Hej, kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki. Gramy dalej w Final Fantasy VII. Tak jak mówiłam wcześniej, pobiegałam sobie troszeczkę po mieście i znalazłam parę rzeczy, które możemy sobie teraz zebrać wspólnie. Scrap Boulevard is out west. Even past the barricades supposed to keep the monsters out. Anyway, we should prepare just in case. Dokładnie, przygotujemy się do tego, ale zanim to zrobimy, chciałabym się wybrać tak. Chciałabym się wybrać w te miejsca tu, które mam jeszcze nieodkryte, jak również tutaj, więc po prostu się odwrócimy i pobiegniemy w tą stronę. Może zaczniemy od samego dołu. Znalazłam plac zabaw, w którym dzieci się bawią, mają w sobie zabawki, jakąś rurę do biegania. Tutaj maltretują kota, ale chyba mu wszystko jedno. I nie możemy tu z nikim mieć interakcji? Chyba nie. A chłopaki grają. O. Nice! Tu dziewczyny w łapki grają. Kolega tam sobie coś kopie. Ten się chowa w róże. A tam namierzyłam chyba jakiegoś nauczyciela, mam nadzieję. Jeszcze u góry. Ale to tyle. I tu się nie da wejść. Nie wiem, czy całkowicie, czy tylko na razie. A tu chyba jest taka młodzieńcza piosenka tu śpiewana pewnie przez dzieciaczki. Jakaś tam... A, nie będziemy im przeszkadzać, niech sobie śpiewają. Teraz tak, w tym kierunku... czy my tam byliśmy na dole? Zaraz się przekonamy. Pewnie byliśmy, nie byliśmy. Pokażę wam, co znalazłam. Pamiętacie tam dziedziniec koci? Znalazłam ich domek, zobaczcie. Patrzcie na nie. Miau, 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 miau. Jeszcze dwie półki wolne. 3, 4 i mają schodki porobione. No, kocia chałupka, no. Ojej, jaki schowany kotek. Ej, nie no, dobrze im się siedzi koło tych nagich kabli tam. Cześć. Ojej, pomachał nam. No weź, błagam, chcę go dotknąć. Miau. Dobra, myj się. Myj się, kotku. Mika chyba śpi z tyłu, więc też się nie przejmuje. A jak się przyjrzycie na mapę, to znaczy nie na minimapę, na mapę naszą, jak tak biegamy tu po okolicy, to można się na koty natknąć. Chodzą ogólnie wszędzie, nie tylko w tamtym miejscu. Co jeszcze znalazłam? Ja sobie tutaj zrobiłam listę, mam na niej parę punktów. I chciałabym się upewnić, że wszystko, co znalazłam, wam pokażę. A jeżeli coś mi umknęło, to dajcie znać i wrócimy, to oczywiście pokażemy jak najszybciej. Teraz tak, dobra, w tą stronę poproszę. No dobra, ale Tifa ładnie wygląda. Tu, w tym miejscu, ogólnie fajnie sobie poznać okolice, nawet jeżeli nic nie można podnieść. Ale i tak znalazłam parę skrzynek, także wam je również zaraz pokażę. Otworzymy je sobie wspólnie. Jesteśmy przy... Seven Heaven. I pierwszą rzecz, którą bym chciała wam pokazać, zaczniemy tutaj po lewej stronie. Prawie od samego sklepu. Właściwie wiecie co? Zaczniemy od sklepu, żebym nie zapomniała. Chciałabym sobie wykupić jednak te dwie materie i myślałam, że... Jasne. I myślałam, że może wyposażymy je w Tiffie. Ice materia. Jedną proszę. Dobra. Nie mogę zmieniać, muszę kupić i... Chyba. I jedną tą od błyskawic. Strasznie to drogie. I zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałabym jej coś też wyposażyć do rzeczy i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Także to mamy odhaczone. Teraz tak, tu jest taki fajny hangar. Nie pamiętam, czy on był wcześniej zablokowany. Ja mówiłam, że tu może w koszykówkę można grać czy coś. Ale patrzcie, co tu jest. Mamy przejście na taki wielki plac, a na nim jest skrzynka. Kapsuła właściwie, to bardziej kapsułę przypomina. Ja się tu rozejrzałam, ale tutaj nic więcej nie ma, więc zastanawiam się, czy ogólnie coś na tym placu jeszcze będzie kiedyś. Jak nie, to i tak fajne miejsce. Mamy 3 granaty. Ale kurczę, to wygląda wspaniale. No nie mogę, ej, no świetne.
A, podoba mi się ta okolica. Taki steampunkowy styl to zupełnie przemawia do mnie. Zupełnie, konkretnie, całkowicie. Patrzcie, tu kolega ma narzędzia, zegarki. Czuję się jak na giełdzie w Krakowie. Lubię jeździć na giełdę z taką. Maszyna do szycia. Taką jak babcia moja miała. W sumie ona wciąż gdzieś jest, tylko ta nasza to jest taki cały zestaw do stołu przymocowany. Teraz tak, to co jeszcze znalazłam. Niestety przez przypadek striggerowałam rozmowę i dostałam osiągnięcie, ale pokażę wam co tutaj jest. Dokładnie. Dostaliśmy kopię muzyki Hip Hop The Chocobo. I powiem wam, że no tu było właśnie to osiągnięcie. Tu było to osiągnięcie. Dalej, tu był taki ciekawy gościu, którego nie ogarniam, o co mu w ogóle chodziło i co on ode mnie chciał. Nie tutaj, bo tutaj nie ma przejścia, ale chciałam wam tylko pokazać, że tu coś dalej jest. I możliwe, że w przyszłości tam pójdziemy, ponieważ mapa tam kieruje ewentualnie. Teraz tak, tu się nie da wejść, więc dobra, tu nie da rady nic zrobić. Ło, ale o, tu jest jeszcze jedna kapsuła, to jest zaraz za... na zapleczu tego Seven Heaven. High Potion, spoko. Ja jedyną rzecz, którą zrobiłam tutaj, poza nagraniem, no i oczywiście cofnęłam sobie zapis, żeby załadować ten, zanim to zrobiłam, to było pogadanie z tym gościem, bo się pojawiła opcja pogadania i nie spodziewałam się, że on mi odda ten dysk tak po prostu za darmo. I no i tak wpadło. Osiągnięcie było za znalezienie trzech płyt muzyką. Tu jest gościu, zaraz włączam sobie mapę, na którego zwróciłam uwagę, bo był trójkąt. Hello there. You must be that friend of Tifa's I've heard so much about. The mercenary? I've got fingers in a few pies myself. Worked with a lot of businesses. Even Seventh Heaven, on occasion. What I'm saying is, you and me, we're not so different. And certainly not complete strangers. In fact, I want you to think of me as family. You know, an uncle or maybe a distant relative. Ojciec Johnego. Poznaliśmy Johnego, umknęło mi. I jeszcze chciałam wam pokazać tutaj trzech garniaków, których poznaliśmy w pociągu i oni tutaj najprawdopodobniej sprawdzają, badają, szukają powodów tego wybuchnięcia tej bomby tam i kto ją podłożył. Z rozmowy tutaj łatwo można wywnioskować, że oni uważają, że to rzeczywiście te awalony, czyli nasze lawiny to zrobiły i że zaraz wrócą do biura i o tym dadzą znać. Teraz tak. Biały kotek, no hej. Możemy sobie podejść do naszego grającego szafa. I teraz mamy do wyboru trzy płyty. Dokładnie. Wszystkie trzy. To jest to, co w sklepie grało. To jest to oryginalnie z Tifą i ten hip-hop. Ale wydaje mi się, że Tifa ma najfajniejszą muzykę, niech sobie tu gra. Wciąż nie da się rzucać. Myślałam, że może się będzie dało. Ale może jeszcze wszystko przed nami, nie skreślam tej opcji jeszcze. Teraz tak, zrobimy. Idziemy tam teraz walczyć. Tifa mówiła, żebyśmy się przygotowali. I to sobie zrobimy. Podbiegniemy sobie tam troszkę bliżej. I ustawimy sobie teraz materię. I zobaczymy, co tam Tifa oferuje. Jeżeli chodzi o możliwości walki. W tą stronę. To żeby nas nie zabrali za daleko. Właśnie tak to wygląda, że jesteśmy prawie na miejscu. Tak ogólnie wygląda mapa tutaj. Tu są te zamknięte strefy, do których jeszcze nie można wejść. Materia i wyposażenie. No Cloud wygląda w ten sposób. Na razie nic nie zmienimy, ale mamy Tifę. Tifę, jeżeli zwrócicie uwagę, ona jest... chyba ma atak silniejszy trochę od Clouda. Jeżeli... o, tu zobaczycie. No to... tak mi się wydawało gdzieś, że ma. Albo przez... dobra. Może jednak nie miałam do końca racji. Tifa, słuchaj moja droga. Ona ma jakieś rękawice skórzane. Zakładam, że podstawowe wyposażenie naszych bohaterów to jest takie najważniejsze. Główne. Myślałam je właśnie troszkę ulepszyć. Ona ma tutaj użycie czakry. Przywraca 20% zdrowia.
zabranego ataku. Myślę, że możemy jej tutaj właśnie wrzucić coś. Możemy dać jej to, Deadly Dodge, unik, ale chciałam jej dać magię lodu. Moją najbardziej na świecie ulubioną magię lodową, a także naszego kaktuara. Teraz już wiem, skąd się wziął w Kingdom Hearts kaktuar. To znaczy, gdzieś tam doczytałam, że oczywiście jest on właśnie z Final Fantasy, jednak no, pierwszy raz teraz gramy, więc ciężko było powiedzieć. Ma to samo wyposażenie, no niestety nie bardzo możemy podkraść Claude'owi, to znaczy pewnie możemy, ale wtedy on nie będzie tego miał. I jeszcze jedna sprawa, ulepszanie broni. Wciąż możemy sobie ją ulepszyć, prawda? Dlatego pomyślałam, że może warto do niej skoczyć i jej to też ulepszyć. Battle settings. Tutaj są sterowania, jakby ktoś był ciekaw. No i ulepszmy sobie jej broń również. Nie, dobra. Rękawice. Wchodźmy w jej nebulę. Jej tutaj obraz i ja już sobie mniej więcej postanowiłam. U niej możemy tak. Max HP, nie HP, tylko punkty magii o 5 punktów w górę. Atak 5 punktów w górę. Prędkość 5 punktów i HP plus 100. Pomyślałam, że podoba mi się możliwość prędkości poprawionej i atak też mi się podoba. A już wiem, o co mi chodziło, że jest silniejsza. W przypadku Tify jej broń jest silniejsza. Jak zwrócicie uwagę, 37 punktów ataku, a w przypadku tego miecza tutaj jest 27. No i dodatkowe jeszcze rzeczy, które tutaj wrzuciliśmy. Myślę, że ja tutaj zrobię teraz tylko szybkiego save'a. I możemy biegać dalej. Rozpocznijmy sobie teraz to zadanie. Tylko w sumie jeszcze command. Czekaj, na L1 chciałam. No dobra, zobaczymy, czy zadziała. Good luck, Tifa, and be careful. Jasne. Here's Scrap Boulevard. I can see why monsters would feel right at home. And the more we pile up, the more they show up. No dobra. Po prostu śmietnik, tak? I tu się pojawia większa mapa. Czy ona się już odkryła? Wow, wow, wow! Wypas! Ale oni oczekują, że ja... Aha. Oczekują, że nie wejdę w miejsca, bo się nie da. Zablokowali przejście. No dobrze, spróbujmy z tej strony, ale rozglądamy się wciąż. O właśnie, patrzcie. Od razu coś jest na początku. Co my tutaj mamy? Ice materia. No nie, no dobra. To wiecie co, ono to kupowanie to było zupełnie zbędne w takim razie. Ciekawe, czy sprzedaż jest w podobnej cenie. Ono poważnie? No weź zejdź! Ile? Ej! Sio! Czemu? No ja nie mogę, w ogóle to zejść ze mnie nie chciało. Właściwie, czemu by sobie nie powalczyć tutaj Tifą? Ło, jakie przesawki! Lubią się tulić. So that's what a soldier looks like in action. This was just a warm-up. I'll bet. Let's keep at it. Ja to bym powiedziała, że to była porażka. Ej, nie mogę się zamienić. Aha, w trakcie walki mogę tylko. No racja, rzeczywiście, bo bym sobie musiała, bo by mi dali możliwość biegania inną postacią w grze, podczas gdy główny bohater to jest kolega tutaj. Rozumiem, że są przejścia, rozumiem, że mamy główny cel tu. No dobra. Niech będzie. Chciałam się nauczyć walczyć ze skrótami, żeby nie wyprowadzać ataków przez X-a, ale właśnie ze skrótów, z L1. Dobra. Keep it together. Jest, mamy Tiffę. Tak, myślałam, że ona walczy wręcz. Super. I z bliska. To dobrze, bo ja lubię to. Lubię walczyć bezpośrednio. Oj, no oba naraz? No super. Świetnie. No weź puść! Weź puść! Ło. Jak się tego unika? Przepraszam bardzo. Właśnie. My turn. Enough. Take the lead. Mogę użyć? Mogę.
Nice. Muszę to jeszcze potrenować, bo to jest szybki atak, więc on nie bardzo daje czas na zastanowienie się, co chcemy zrobić. A jak wciśniemy X, no to jest to spowolnienie czasu, więc może to nie jest aż taki zły w sumie pomysł. Dobra. Pojawiają nam się nowe? Pojawiają. Dobra, rozumiem. Rozumiem, dobra. Dobra. Jak życie? Ufa nam tu trochę. Czekaj. Możesz? Możesz. Nie ma za co. Jak coś. Dobra, Cloud. Ruszaj na... A ja w dobrą ścieżkę weszłam. Przez chwilę myślałam, że nie tam, gdzie trzeba. Dobra. Chyba niekoniecznie tam, gdzie trzeba. Tu jest jakieś... coś? Zaraz, pogubiłam się. No dobra. Tutaj? Ale... chyba, że są w środku teraz. No dobra. Może to jest po prostu ogólnie pokazany punkt. Fajnie Tifa za nami wygląda, ten niebieski. A musimy ich po prostu poszukać. Pobiegać po okolicy i znaleźć, gdzie są. Jeżeli wpadnie wam w oko. Oko wam wpadnie. Jeżeli wpadnie wam w oko gdzieś skrzynka, kapsuła lub cokolwiek do podniesienia, a ja tego nie zrobię, to dźgajcie mnie tam w żebro czy coś, żebym podniosła. Okej. Okay. Dodatkowy, ten specjalny atak Tify. Materia technik. No dobra. Ach, ale on musi być z bliska. Spróbujmy... Ej, no już koniec? A ja myślałam, że spróbuję jeszcze tego ataku. Well, I've been here 5 years now. If you don't look out for yourself, no one else will. By the way, that one's gonna be on the test. This a lesson? Gotta learn if you're gonna stick around. Okay, let's wrap this up. No dobra. Skoro tak mówisz. Whoa. Don't overdo it. Okay, let's go. No tak, tam były szczury, a tu jest to coś dziwne. Ha! Bye! Gotcha! Jeszcze raz. That's that. Steady. Ha! Czekaj, atak, atak! A w ten sposób. Tak możemy właśnie troszeczkę spowolnić czas. Ojej, nie jest zbyt mocny jeszcze. Ale on dobrze poszło. Alright. I think that might be the last of them. He won't stay gone for long. Of course not. Even so, folks will be grateful for the peace and quiet in the meantime. A win's a win, you know? True. Trust me, it'll do wonders for your rep. Right. Let's go check in with Biggs and Wedge. Już, ale za tobą tak pięknie błyszczą właśnie skrzynki. Nie mogłabym iść bez nich. O, następny Mugo i następna... Nie następna, bo w ogóle kapsuła tutaj. Poproszę, dziękuję. Jak ja bym chciała mieć takie buty. Kurczę, kiedyś miałam podobne, tylko w innym kolorze. Nie pamiętam, biało-szare czy czarne. Jakiś taki był. Ale chętnie bym sobie takie czerwone sprawiła. Chociaż pewnie zakup teraz takich podobnych to jest ceniony jako premiera. Czy ja biegłam wszystkimi tymi ścieżkami? Chyba już tak, więc nie bardzo będzie co podnieść, myślę. Tak mi się wydaje. To jest ta ścieżka tu, tamtą też. Dobra, to lecimy z powrotem. Zastanawiam się, czy skrzynki się respawnują. Nie bardzo jestem pewna, czy tak jest. Zobaczymy z czasem. No dobra, wróćmy sobie na razie tam. Ojej, trzeba samemu drzwi otwierać. Nie wyglądam jak żołnierz? Podoba im się mój miecz. Mi też się podoba. Przebiegłabym obok i tyle by było całej akcji. Panowie, wróciłem. A nie, oni są na dole? Nie, nie schodź. Nie schodź, byłaś. A nie, nie są na dole. To tak po prostu wygląda śmiesznie, bo oni tu są w środku. Back already? Got every last one too. Now the slum should be safe. You guys are machines!
Good job. Meanwhile, we told everyone we could about you. So I heard. I've got to ask, though. What did you tell them? It's all right. All you gotta do is keep up the good work. It'll pay off soon enough, I promise. How's the sword, by the way? Good. Glad to hear it. Seems like the perfect fit for you. Yeah. We've been through a lot. Oh. You okay? I'm fine. Been meaning to ask. After you left the village... It's a long story. I've got time. Why don't you tell me all about it while we try to rustle up some more work for you? That sounds great! I'll come too! Oh, no you won't. What? Run along now, you two. Sorry, go on. Maybe next time. Huh? No fair! Think about it for a second. They haven't seen each other in years. You'd be a third wheel. Hey, before we get back to it, why don't you check out the weapons? No need. Come on, the dealer's probably heard all about you by now. Might treat you better. I don't know about that. No dobrze. To sprawdźmy sobie, czy miałby tam dla nas coś ciekawego. Tutaj nigdzie nie da się przejść dalej, tak? Nie. Oh, trudno. No dobra, well, hello! Hello. Ale ja lubię ten, co mam. Hold up. Heard there's a merc that'll take on any monster. You the man? Word spreads fast around here. What if I am? Sorry about before. I get antsy when business is slow. Man in your line of work needs weapons, no? Why not try that one on for size? Yours on the house. Badass like you rocking my weapons is good advertising. Think about it. Fine. Or if you want to take a look at something else. Just a look. Just a look, panie, bo wydaliśmy pieniądze niepotrzebnie na ice materię. Chociaż, ale to takie słabe trochę. To my już mamy lepszą na tą chwilę. To trudno, to nas nie interesuje. Chociaż dla Tiffy to nie byłoby złym pomysłem, ale inwestować w kobietę. O! Pieniążków nam wpadło trochę, pewnie ze skrzynek. Nie zwróciłam zupełnie uwagi. Właśnie. Tylko jeden punkt dodatkowy ochrony, to nie, to słabo. To trochę słabo. To jest coś ciekawego. Zwiększa magię o 5%. Inny talizman. Właściwie mam teraz to i wygląda całkiem spoko. Cała reszta tak... Poza tym, że minimalnie zwiększa magię, no dobra, to zwiększa o wiele więcej. Tak, o 4 punkty. Na razie dziękuję. Jeszcze wrócę, zastanowię się, ale wydaje mi się, że chociaż... trzeba by w coś może wyposażyć Tiffę. 1000. O, człowieku. Może podniesiemy coś ze skrzynek następnym razem. Potem coś sprzedamy. Właściwie, możemy sprzedać... Czekaj, nie. O, nie mogę sprzedawać, sprzedałabym mu ten... brązowy. No nic, trudno. To dziękuję. Don't be a stranger. Dobrze. Dobrze. Jak już nabiję na full... Fajnie, ej, świetnie. To jest informacja na temat zmaksymalizowania umiejętności, które z czasem zaczynają być moimi własnymi i można je używać bez wyposażenia w broni. No tak. Dodatkowa informacja, że nasz miecz od początku jest... The guy who tracks all the requests that come to the watch. You never know. Could toss some work your way. Where's he at? Oh, he should be back at the office by now. To prowadź. Dobra. W tym samym budynku, czy... Tally of Monster Slain has been updated!
Searching for candidates. Monster slain this month. Check them out. Ojej, a co ty tu masz? Dlaczego ten gość wygląda jak z jakiegoś innego anime i mam wrażenie, że powinnam go znać? Oh, hey there, Tifa. You need a helping hand? Actually, I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud. He's a merc. Ah, you don't say. Well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything. For the right price, that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself at these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. No dobra. Możemy się dostać z mapą do otwartych questów. Fajnie. O, misje poboczne. Jak ładno. Misje poboczne. Dobra. Podoba mi się ta opcja. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizable weapon. Excellent cardiovascular health and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate. My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's Research and Development Division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assess materia in your equipment and use it to gather intelligence in battle. This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. No dobrze, czy on nam właśnie dał coś, co sprawia, że będziemy wreszcie wiedzieć, co na kogo działa z wrogów? Jak skończymy misję dla niego... no dobra, wytworzy nam jakieś materie, fajnie wiedzieć. Właśnie, Combat Analyzer. Quest Lost Friend. Ojej, patrzcie, ile tu jest questów. Już widzę trzy, cztery. Już widzę cztery. Żadnego tam? Nie. No to trudno. Cieszę się. Aha, bo z lewej strony były napisane, a ja szukałam na mapie. No nic, ale to, co nam tutaj dał, zainteresowało mnie teraz, ponieważ Battle Intel. Dokładnie. Monster Bio. Ciekawe. Heh. Ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi tutaj, Enemy Intel. Jeszcze tutaj nic o nich nie wiadomo, ale to, co nam dał, mój drogi, to była materia, prawda? To nie była materia? Co nam dał? Combat Analyzer, tu jest. Urządzenie, które pozwala zbierać informacje w trakcie walki. No i medale Mugoli, które zastanawiam się, komu będziemy mogli sprzedawać. No i jeżeli sprzedamy, to oczywiście nie wszystkie. No i teraz mamy ICE dwa razy. Allow you to use Assess. Co to jest Assess? Jakieś słówko, którego nie kojarzę. Będę musiała sprawdzić. Leader oczywiście i equipment. Właśnie. Iron Blade. Widzę, że jest słabszy, ale to dlatego, że jest bez wyposażenia. Gdyby go tak... No spróbuję, no warto spróbować. Tak, niech będzie, bo wolałabym używać tych samych, a potem sobie, jak mogę zamienić, to wracają, tak? No to dobrze. To chociaż tyle, dobrze wiedzieć. Możemy go ulepszyć, możemy mu wrzucić dodatkową materię. To zdecydowanie pójdę i tutaj sobie wyposażymy. Zaraz. Co to robi? To właśnie jest od informacji, tak? No dobra, ale się trzeba uczyć tutaj wszystkiego, ale to fajnie, to taki... Cieszę się, to tak typowo RPG-iem zajeżdża. I jeszcze ulepszenie broni. Battle Upgrade Weapons. Fajnie, że można ją... polepszać, ulepszać tutaj, w tym miejscu. Szkoda, że nie możemy za każdym razem jednak biegać z tym do tego kolegi naszego, Bix się chyba nazywa. Bo fajnie byłoby tak musieć gdzieś iść, żeby ulepszyć broń.
Tutaj mamy aż 15 punktów. I możemy tak... to jest coś, w co warto inwestować, bo obrona wciąż zadaje nam obrażenia. Tutaj nam 10% mniej obrażeń będzie zadawać, jak będziemy używać obrony. Następnie mamy Punisher Mode, ma 5% więcej mocy. Defense, obrona nam spada, wzrasta, przepraszam, o 5 punktów. I maksymalne HP o 150. Ale ten mi się podoba. Teraz to jest ten? Tak. Ten poproszę zdecydowanie. Punisher Mode, fajny by był, ale on jest i tak już całkiem OP, więc jest dobrze. Na razie jest mocny. Maksymalne życie plus 150. Mam wrażenie, że to życie to jest dobry pomysł, ale obrona... Dobra. Weźmiemy sobie życie i wciąż nas stać na jeden. Niech będzie ten Punisher. Super. I tu nam brakuje jednego. No i jest jeszcze nasz drugi... Teraz nie mogę zmienić. Gdzie mogę zmienić? Miecz, broń. Bo co prawda pokazuje L1 i L2, ale nie bardzo mogę z nich... One chyba przeskakiwały między niekupionymi rzeczami tutaj. No dobra. Nie takie istotne. Mamy go wyposażonego, mamy go zrobionego. Tifa też ma full. No dobra. Rat problem. Please set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. Spoko. Kolego. A czy ty też masz jeszcze coś? Polski jest trudny czasami. Jest 2:01 w nocy, jak coś. You'll never want for work around here if you prove yourself useful. No dobra. Dobra, polecimy. Ktoś sprzedaje miecze? Kto sprzedaje miecze? No dobra. No dobra. Aha, miecze sprzedaje ten, od którego dostaliśmy po prostu. Chyba biegniemy na plac zabaw. Ojej. Hey, where'd you guys go? Come out, come out! Come on, guys! Zgubiła, Betty zgubiła chyba kogoś. Oh, hey there! Is Marlene with you? No. Oh, okay. I was kind of hoping she could help me find my friends. I know someone who can help you. This guy right here. Really? Okay, let me tell you all about them. They have long arms and legs, and they're a little skinny. They like places where there's food, and nice people will give them treats when they ask. And small spaces. Oh yeah, and they're all cats. I'm looking for cats. They're friendly, so if you call them, they'll come running, all three of them. Find my friends, please. Ojej, szukamy kotów. Ale z jakiegoś powodu mam wrażenie. Jedno pytanie, jak mieliśmy ich wołać? Możemy ich wołać? Cieszę się, że nie zaznaczyli na mapie, gdzie są. Ale my już wiemy, gdzie są ogólnie koty. Więc spróbujemy pójść w tamtym kierunku. Tak jest. I told my dad. Ojej, kogoś tam znowu zahaczyłam. Dobra, kotki, słuchajcie. Szuka was dziewczynka mała. Który z was do niej należy? Wszystkie trzy. Hej. Ale jak ja mam ich zawołać? Koty? Koty? Miau? No cześć. Kocham tego kota. No dobra, skoro nie... O, tam ktoś zasnął. Nie te. To może chodzi o te, do których się tam przechodzi pod tym dziwnym przejściem. Gdzie ono w ogóle było? Ono było tam... A, ta... Rat problem. A nie, tu były koty, dobra. Dobra, jednak. Przepraszam, że... O, sorry. Niestety nie ma tu... O, no, tu były. Wróciłabym do kotu. Jak ja mam koło tych ludzi przejść biegiem, żeby o nich nie zahaczyć? Hejo! Tak jest. Zaraz wrócimy i pomożemy ci z kotkami. Tylko tak, Mika? Mika!
Got new numbers for monster slaying this... It's you! You're the merc everybody's talking about, am I right? Yeah. I knew it! So, the board here tracks how many monsters folks have taken down, right? A bigger number means a safer town, and who wouldn't want that? Just between you and me, though, they're pretty much all your kills. Cool, huh? Anyway, keep up the good work. We'll try to make it worth your while. Okej. Okay. Fajnie. Możemy sobie sprawdzić nagrody w razie czego. Ale to za chwilę. Najpierw nas interesują koty. Mika. A tu jest pani z jakąś w ogóle... Hey, what are you doing in there? Come on out. The product makes a huge difference. Just like that. O, jest. This sucks. Ale nas schisał. Ale miały być trzy. A, czy my szukamy białych kotów? To by było interesujące. Tu jeszcze nie mamy wszystkich. Myślę, że niekoniecznie. Jeszcze bym zobaczyła tego białego kota, który jest przy Seven Heavens. To jest Seventh Heavens czy Seven Heavens? Zaraz zobaczę. Tu jest pani z misją, ale to do pani... Ej, miała misję przed chwilą. Już nie ma? Oh, for the love of... I'm sick and tired of chasing this little guy around. A to ty jednak też jakiegoś kota szukasz? To dam ci radę, nie reagują jak na nie zakiciarz. Był biały kot. Jest. Ej. O. Ifa miała radę, a ja zaczęłam go łapać. Znowu ucieknie. Ona pewnie chciała coś powiedzieć o tym, żeby go czymś nakarmić. Dobra, no mów to, co chciałaś. Wiecie co, ale jest jeszcze taka sprawa, że ja już nie pamiętam, gdzie ten kot za trzecim razem siedział. Ej, a gdzie on poszedł? Myślicie, że poszedł do kociego domku? Czy wrócił tam, co był przed chwilą? Sorry. Podoba mi się taka opcja z szukaniem kota. Tutaj go nie ma, tak? Nie, może wrócił tam do tej dziury swojej. Zobaczę, czy tam jest. A jak nie, ty chyba, że już wrócił tutaj. Chyba jeszcze nie wrócił. Dobra. Ale ona powiedziała, że jest ich trzy. Trzy koty. A ja widziałam tylko jednego białego kota. Bo zakładam, że ten, którego gonimy... Wiecie co? Oni tutaj tak blisko tego kociego zaprzęgu siedzieli. No hej. Ale się długo triggeruje rozmowa. Patrzcie, kliknięte już dawno. Aha. Czyli po prostu pewna rada od niej, że są tu koty. No my je znaleźliśmy wcześniej. Więc nie potrzebujemy... No nie, nie wrócił tutaj. Ojdź. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja pobiegam. I zabiorę was już w miejsce, w którym będzie kot. Mam nadzieję, że go nie minęłam gdzieś po drodze. A wy tam krzyczycie do ekranu. Ej, no odwróć się, tam jest! No dobra, znalazłam go. A, no dobra. Czyli nie mogę mu nic zaoferować. No dobrze. Screw this. Ale jak to? To znaczy zrezygnuj z tego, czy robimy dalej? Szukamy dalej.
What? They ran away? So, I'm never gonna see them again? You guys! You came back! They said that a scary man was chasing them. Thank you! Wiecie co? Ja się nabiegałam, jak nie wiem, po mieście. That went well. Could be you found your calling. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity. Not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? Nope. Robić kolejne dodatkowe misje. I knew you'd be able to find them all. Jasne. Nie żeby coś, ale jasne. Dobra, to zróbmy jeszcze jedną dzisiaj. Chyba, że będzie krótka, to zrobimy więcej niż jedną. Tu widzę, że kolega w sklepie ma jakąś. No hej. Hey there, Tifa. Welcome back. And you, the new merc in town looking for work, right? Yeah. In that case, maybe you could do something about the Doom Rats? Them and their were-rat buddies have been tearing up town, looking for food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Don't lie. I saw you crack a smile. Well, do the job and you can laugh it up for all I care. Anyway, they're probably nesting in the outskirts. Now I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. To fajnie. Rat problem. To rozumiem, że ten rat problem... Nie, tam mamy oddać. Tutaj, tak? Tu jest ten rat problem. Miejsce, które znaleźliśmy wcześniej. Właściwie był tu kolega, który o szczurach wspominał. Tylko go wycięłam. Pokażę wam. O. Seems a whole bunch of giant rats have been congregating in the vacant lot lately. Non-stop squeaking's driving me insane. Sorry, stary. No dobra, chodźmy się rozprawić z tymi szczurami. Tifą jeszcze powalczymy, na razie wypróbujemy nasz miecz. No hej. This won't take long. No tak, miały przywołać więcej, w razie gdyby były ran... już? I don't see any doom rats around. What do you think? Should we wait? You know, this might be a waste of time. Let's head back to the store and touch base for now. Ale... no tak, no brakowało tych drugich jeszcze. Właśnie, teraz chciałam sprawdzić, czy to nam coś dało, analizy. Battle Intel, ale to są... Conditions, Enemy Time, Auto Cure Materia, ale to nie o to mi chodzi. Enemy... Scorpio, Ray. Nie ma tutaj tych ratów wypisanych? A to są te, tak? Panie kolego. Wiecie co, jedyna rzecz tutaj to to, że to się tak wolno ładuje. Ale fajne. Ale fajne. No dobra, czy to oznacza, że mamy już wrócić do sklepu, czy niekoniecznie? Challenge tu. Wrócić później, tak? No dobra. Track quest. Rad problem. No wiem, wiem, ale... Na razie ich tam niby nie ma. Track quest. Chili beans! Get your chili beans! Właściwie, jeżeli tam wrócimy od razu, to pojawią się? Jestem ciekawa. Czy może się pojawią? Kolega to samo? The leader of the rat pack is the worst of them all. The loudest, most obnoxious squeaking. Johnny liked to mimic it until we told him to cut that shit out. Mhm. Jeszcze raz, tak zupełnie z ciekawości, czy wrócą? Bo jak nie, no to chyba będzie tu trzeba wrócić później. Halo? Nie, jednak nie.
No dobra, to trudno. Widziałam jeszcze jedną misję. Także tam też bym skoczyła. Chyba ulicą będzie szybciej. Ale stąd też jest ładny widok, zobaczcie. Ładnie. No dobra, no tam wiem, ale drugą... Oj. Something's wrong. Let's check it out. Dodatkowe misje. To jest główne zadanie, ale ja nie chcę wchodzić w główne zadanie na razie. Mam rad problem. On tam jednak był przy tym, to ja tam wrócę. Nie chcę na razie zaczynać głównego wątku, bo i tak już będziemy niedługo kończyć odcinek. I szkoda by było zaczynać coś fabularnego. Hello, hello! Oh. What do we have here? I'm guessing you're that merc I've heard so much about. You're not here to shop, are you? People were right. You look like you can handle yourself. So some drakes have made themselves at home in the abandoned Talliger factory. Can't have that kind of trouble around here. My regulars will do anything to get their hands on the scrap in there, and if they run into those drakes, they could get hurt. I'll handle it. Much obliged, sir. Head on over to the old Talliger factory and talk to Narjan. He's the watchman guarding the entrance. Good luck. I'm counting on you, my friend. O, możemy coś kupić. A. I to jeszcze tak taniej. Potion, ale mamy wszystko. Na razie poczekam. Na razie dzięki. Oznaczę sobie tylko twoją misję. Na mapie, gdzie ona jest. Właśnie, tak myślałam. Tutaj co kolega pilnował. Dobra, musimy teraz zejść nie z tej strony, bo jak zejdziemy z tej, no to nam się striggeruje. Myślę, że spokojnie możemy jeszcze zrobić tamtą misję. Wiecie co staram się robić? Staram się, żeby odcinki były poniżej godziny. Ale to... No, przejdziemy? Nie striggerują nas? Dlaczego tak robię? Dlatego, że jeżeli odcinek jest odrobinę chociaż dłuższy, tak jak w przypadku pierwszego odcinka, z Final Fantasy. YouTube jakość w 1440p przetwarza o jeden dzień dłużej. Odcinek długi miał 50 parę minut i po paru godzinach już było wszystko. Pierwszy bardzo dużo i już się nie dało. Factory's off limits. Drakes have been spotted inside. Huh? Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. Jasne. Nie ma problemu. Jej, mamy nową mapę! Ale się cieszę. Oj, myślałam, że jest przejście do tyłu. Jak to wygląda ogólnie? To ja nie wiem, czy ja dobrze rozpoczęłam misję. Jak nam tutaj się zaraz czas skończy. O nie, tam jest materia leżąca, zamknięta sama, biedna. Antidotum jakieś. Da się tam wejść? Ojej, a tu jest tyle miejsc jeszcze do sprawdzenia, a mi pasuje jednak kończyć ten odcinek niedługo. Właśnie tylko po to, żeby się zmieścić w czasie dobrym dla YouTube'a i jego renderowania. Tam jest przejście, rozumiem, ale tutaj też. A. Ale ukryte. Ojej, są. Don't hold back. You got it. Anytime now. Wszyscy na nią? Gotcha. Enough. Tam jest na ścianie jeden jeszcze. Ale nie wiem, czy on jest właśnie. Tam jeszcze z tyłu. No nie, no i na mnie blask. Dzięki. Dobra. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Keep those gloves up. Dobra, te stworzenia są również dosyć ciekawe, przyznam. Lećmy dalej. No zdjęli płotek, a i tak nie pozwolą przejść. No wiecie co? Ojej.
Ojej. Tam mamy iść, ale tam bym chciała. Hełm, to jak tam mamy iść, to idziemy tutaj. No wiecie, jak to jest. W jedną stronę jest misja, a w drugą się idzie, bo się... O. Chłaś na dół. Strzel? No nie. Właściwie to fire. Wow, jakie to silne. Alright. Try me. No to lata. That's it. No, chodź. Uwaga. No super. Świetnie. Time to burn. A jednak jeszcze zaatakował. Just like that, okay? I gotcha. O. Old. No to podtrzymaj. Jak podtrzymaj, to podtrzymaj. O. Nie odmówię, pójdę. Tu? Tak też. A jednak nie, to są jakieś niepotrzebne. Ale tu na pewno widziałam skrzynki. Są... Te na środku tylko chyba. Dobra, to skoro odhaczyliśmy ten fragment mapy, teraz polecimy tam i w lewo. O. Tędy. O, tędy. Tędy. O, tędy nie pójdziemy. Ha. No wiecie co? Tak nam zablokować przejście. Ten nas tak nie... One tam są? Są tam. Ktoś się tam rusza. No a czy my dopiero co tam nie zmasakrowaliśmy? Won't be tough. Get ready. Enough. Mam wrażenie, że trzeba je obserwować, żeby w dobrym momencie zaatakować. Właściwie tu mamy, więc o to mi chodziło. Triple slash. Nie, na Tiffie jeden siedzi? Nie, jednak nie. Tam tego nie dostaniemy, ale... Teraz, gdzie jest trzeci? Tam u góry. Dobra, niech będzie ten. Strzedł... Wow, co ty? Chciałabym jeszcze zobaczyć tą następną umiejętność, którą mamy. Tam jest. O, mamy. To chciałam sprawdzić. Allow me. Właśnie, o to mi chodziło. Ale nie przeczytałam ani trochę. Co to miało? Nic nie przeczytałam. Keep those gloves up. Sure thing, coach. Tak, nic nie przeczytałam. Jak każdy odpowiedzialny ludź, zignorowałam informację. Zaraz to przejdę? Nie, bo tu nie przejdę. Tam muszę się... Ha. A to nie jest taka prosta sprawa. A nie, jednak jest. Po prostu w tą stronę jeszcze nie szłam. Nie taka... trochę... No, nieważne. Don't hold back. You got it. All right. Nie to. To użyliśmy triple flash. Może być na ciebie. Patrzcie, jak padły. Materia dla początkujących. Co tu jest niby początkujący? O, tu też mamy. Old. Otwarte. Dzień dobry. A właśnie o to chodziło. Jeszcze jedno mod ognia. A, połszone, antidotum i tak dalej. Nie, nic nam nie potrzeba, ale fajny energy drink. No dobra, niech i będzie, że tak jest, ale widzę, że tam jest przy tym również miniaturka łóżka, co oznacza, że... Ach, no ominęłabym skrzynki. Co oznacza, że po prostu możemy sobie tam przywrócić zdrowie. Ale nie odmówię, skorzystałabym z odpoczynku w pokoju. Tutaj nie zejdę. Tutaj też się nie da. Raczej na wprost tylko.
No super. Trzeba trochę załadować się, panowie. I panie, żeby użyć... O, właśnie. To. Dobra, jakie są słabe punkty? Wiatr? Czy to jest wiatr? Laser. Absorb elements. Ha! No dobra. Wow, dzięki. Wow, wiecie co? Ja tutaj ten, zapomniałam, że życie nam tu może spaść. Teraz się podleczymy. Magia, właśnie, tak jak myślałam i tak jak wy też radziliście, używać przede wszystkim magii do leczenia siebie. No dzięki. Nie, jeszcze nie. Dobijmy je. Zaraz. Dobity? Nie dobity, no właśnie. Chodź tu. No nie, no i trafił. No jakim cudem? No jeszcze jeden. No nie wierzę. Ja tu jednak chyba użyję... leczenia. Na siebie. Atakuj go. Jak to w ogóle działa? Zaraz. Nie będę uciekać, muszę na siebie... Nie mogę. Ciekawe, czy na... dobra. All good. Not looking good, all good. Mogę się przed tym bronić? Teoretycznie trochę mogę. Ale to i tak mi zabiera sporo życia. Dobra, jakieś specjalne ataki poproszę. Tego dobimy. Właśnie. Kolega 2. Wciąż mamy fajne ataki. Triple slash. Dawaj, chodź. Jasne, żaden nie trafił, to jeszcze lepsze. Jeszcze raz. Ja lubię ten. Mamy go. You're good at this. Told you so. No dobra, zaraz, poczekaj. Czy tu jeszcze na mapie coś mieliśmy? Ja wiem, że to by nas pewnie samo przeniosło, ale chciałam zobaczyć właśnie, czy nie ma tu jeszcze czegoś, co moglibyśmy sami zbadać. Tak jest. Jest jeszcze tutaj jedno miejsce. Chodźmy. Otworzy się? Locked up tight. O nie! Tifa, otwórz to. Proszę. No i wróciliśmy z powrotem na stado śmieci. Tędy chyba będzie szybciej, żeby się dostać do wyjścia. Widzimy się przy oddaniu misji. Got rid of those drakes in the factory, did ya? What a relief. I can't wait to give my regulars the good news. You're the real deal, all right. Keep it up, and I can see you going far as a merc in this town. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the Pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well... No, I get it. If you're good at something, might as well make it your living. May not know you, but I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh?